No siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą X4. Nie będę niepotrzebnie przeciągać, zachęcam was serdecznie do dawania łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali i oczywiście życzę wam miłego oglądania. Jedziemy! Jak pewnie pamiętacie, w poprzednim odcinku zniszczono mi mój transportowiec niestety, co trochę mnie zasmuciło, ale sobie trochę kasy zarobiliśmy, więc będę mógł, będę musiał nawet na jego miejsce kupić kolejny. I zaraz to zrobię. Od razu, bo potem zapomnę. Kupimy sobie statek. Tematy. Falownik mi nie jest potrzebny. A może sobie jakiegoś górnika bym kupił? Albo do minerałów. Tylko czy to kurczę? Tylko pytanie, gdzie tu jakieś są minerały, które można by wydobywać. To może w przyszłości. Na razie chyba po prostu bawię się w transportowca. Sobie go tutaj zrobię, bo tu mi znowu go ktoś zniszczy. Dlatego bym nie chciał. Dobrze. Więc tak, jeszcze raz, kup statki, MK, na więcej, weźmy bogaty zestaw, potwierdź zamówienie. O, już buduję, bardzo dobrze. Jak tylko zbuduję, to sobie go przerzucę tam. Bo tu jest chyba troszkę bezpieczniej, tak mi się wydaje. I tu sobie będzie handlował. To było ostatnio, mi go rozwalili. Nie chcę go tam mieć. Ok, jest gotowy. Teraz tak, gdzie są moje statki? Wszystkie jakie mam. Aha, czyli to będzie... A nie, jeszcze się robi. Myślałem, że skończyli. I to będzie się nazywał... To trzeba nazwę zmienić. Literówka mi się wkręciła. Del. Okej. Okay. Dobra. Ten się będzie nazywał... Handel 3, nie, już jest trójka, 4M. Handel 4M. I handel 4M poleci sobie tutaj. Okej, ruszył. Jak tylko tam doleci, to wrzucę go do grupy. Będzie sobie handlował w tym sektorze. Już jest. Pięknie. I teraz dodamy go do grupy. Handel dla dowódcy, grupa alfa. Przydzielony. Pięknie. I tu sobie handluj. Okej, my teraz poszukamy jakiejś misji kolejnej. Strażnik na bramie, satelita. Pięknie. Prosta misja, łatwa kasa. A i trzeba tutaj dać satelitę na tej bramie. Tak, na tej bramie. Nie trzeba nigdzie przelatywać. Tu faktycznie. Yanamos Zurath 7. Autopilot disengaged. Lecimy tylko sobie w obszar. Okej, jesteśmy na miejscu. No i proszę, i bardzo łatwo. Okej, jakąś kolejną misję by się przydało zrobić. Ruch przestępczy. Lecimy. Entering Yanamos Zurath 7. Okej. Jesteśmy blisko. Teraz tylko podlecieć zupełnie blisko. Włączymy sobie skan. Pyk. Hamuj, hamuj, hamuj. Włączymy sobie skan. Trochę się cofniemy. Muszę wyczaić, w jakim miejscu jest więcej lata. O, tam widzę sznureczek. Czemu? Okej. Dobrze. Czekamy sobie na kolejne. Short range transporter C. Cannot tolerate your actions. Short range transporter. Uh-huh. Civilian ship D. Kurde. Mass transporter F. Civilian ship D. On soniakami znikają sobie. Pozbieramy trochę po nich rzeczy. No i pierwsza misja wykonana. Dobrze. Są to oferty jakieś? Nie. 8 statków wypadłych rodzin. Coś tu robi, czy nie robi, czy tylko sobie lata w i nazad. A mam nadzieję, że się zwróci. A dobra. No nie od razu. No co, jedziemy tu zobaczyć. Na tym sektorze żadnych misji nie będzie. O, mamy już 20 akceptacji. Fajnie. Bo to teraz ranga. Entering Yanamos Zura 4. Czy mamy jakąś misję w tym rejonie ciekawą? Nie widzę nic. Ale musimy udać się na awans do dyrektora. Dobra, musimy zadokować. Stój. A no tak, tu jest to takie utrudnione dokowanie trochę. Ale jakoś sobie poradzimy. Trzeba będzie po prostu. Dobra, i teraz tu trzeba odpowiednio podlecieć. Hop. Na szczęście mam duże wspomaganie mechanizmów różnych. Dobra, i idziemy się spotkać, żeby odebrać awanse. Dobrze, chwila przerwy. No dobrze, musiałem odpisać coś komuś. Ale widzicie, jak to jest. Piszą i... No nic. Przedając ci tą grą. Ok, robimy tego questa z tymi wiadomościami, w sensie dodaniem rangi. A gdzie to są te moje wiadomości? Wynik misji tutaj. Ceremonia awansu. Ok, idziemy. Zależało mi właśnie na tym, żeby zrobić kolejną rangę, bo to daje kolejne fajne bonusy. It's an honor to see you here. We're happy that our previous interest in you was not unfounded. You have performed well enough to be rewarded. It's an honor to present you with a new rank amongst our company. Of course, this rank comes with great benefits. These benefits are tied to the rank, so if you lose the rank, the benefits go too. But with your record and our trust, I'm sure we don't have to worry about that. I hope you find these rewards fitting to the work you've done. May they bring you profit. Given your elevation, you may also find opportunities in a number of organizations under our administration. They may be worth your attention. Once again, I give you thanks for your efforts. We look forward to continuing our partnership in the future. Good profit to you. Okej, mamy jakąś kolejną wiadomość. Sobie sprawdzimy. Paweł, sam dyrektor spółki. Uzyskałeś dostęp do licencji. Aha, moduły różne. Ale na razie ja nie będę tych modułów budować. Muszę zbierać kasę na budowniczego różnych eventów. Rozstawienie wież laserowych. 3 wieże muszę postawić. To nie jest trudne, tylko trzeba będzie kupić wieże laserowe. Tym się zwróci. Aha. Trzeba będzie polecieć do odpowiedniego miejsca. Bo nie wiem, czy tutaj mogę kupić wieże laserowe. Nie. Trzeba polecieć do... Tu muszę polecieć. Ale wpierw muszę stąd wylecieć. Tu jest wyjście. Okej. Autopilot i lecimy. Mam nadzieję, że sobie poradzi. No lecimy, lecimy. Kupię sobie u nich te wieże laserowe. Mam zniżki spore, więc będzie git. A potem polecimy pod wskazane koordynaty i rozstawimy tam sobie te wieże laserowe. Mi się zakłada Zwykłe czy zaawansowane? Zwykłe. No to super. Będzie jeszcze taniej. O, też widziałem misję fajną. Kurde, zmieniłem profil. Dobra. Kupię tę wieżę, bo zapomnę potem. Potem tam wrócę, sprawdzę te misje, jakie były. To było tutaj, nie? Dobra. Teraz musimy... Okej, poprowadź nas do dokowania. Tutaj. Jak już tu jestem... Kurde! No. Nie chcę, że tu... Dobra. No, gdzie jest... Kurde. Tutaj, dobra. Pyk. I ładnie obrócimy. Aha, i my chcemy... Wieża laserowa. 3 sztuki. Otwierć. I lecimy rozstawić. Operating system, Stu Grand. Autopilot, disengage. Autopilot, disengage. Autopilot, disengage. Autopilot, disengage. Dobra, gdzie jest ten system, gdzie mam polecieć? Wejdę sobie w mapę, sprawdzę. Okej. Stu Grand, jestem w Stu Grand. Gdzieś tutaj powinny być, dobra. Już wiem mniej więcej. Gdzieś tu. Powinien być. Chyba nawet widzę, muszę tam polecieć. To jakaś czarna dziura? Co to jest tutaj? Jakaś gwiazda martwa? Dobra, ale my musimy tu polecieć. Okej. I teraz tutaj miałem rozstawić gdzieś, gdzie? Matrix 9. Ja sobie sprawdzę mapę jeszcze. Dobrze, że mam tu mapę. Okej. Tak, gdzieś tutaj powinny być właśnie tam, gdzie lecę. Brama do kolejnego tutaj miejsca. Wolne rodziny. Okej. empty space. Unknown object. Empty space. Tutaj mam to rozstawić, tak? W tym miejscu. Autopilot disengaged. 10. A nie 3. A bo to nie jest ta misja, dobra. Ja chciałem to zrobić. Matrix 9, okej. To chyba to będzie, mi się wydaje. Ale pewności nie mam. Tamta misja, dobra, to będzie inna misja. Tam trzeba będzie postawić 10 wież. Nie to. Okej, nie trochę szybciej leci. Okej, to jest to. Dobrze znalazłem. Wleć mi tu ładnie. No wleć tutaj. On się zastanawia. Okej. Lecimy. Szlak. I tutaj chcą te klatki moje. Raz, dwa, trzy. I uciekamy stąd. Nie mnie zniszczą. Mhm. Ja. Dobra, wczytam grę. Nie, no kurde, nic nie zapisało. Bez sensu. Ach. Trzeba by nie wszystko od nowa robić. Beznadzieja. Także, drodzy widzowie, no tak wyszło. Trzeba będzie wszystko od nowa znowu zrobić. A to było na tyle w tym odcinku. Zachęcam was serdecznie do dodawania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał wspomowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!